dziś pokażę Wam taką ciekawostkę, tak zwany zegar atomowy. Co to jest za zegarek? A niby patrząc na zegarek, zwykły zegarek. W tym zegarku jedyną rzeczą, co ja muszę zrobić i ustawić, żeby chodziły godziny, minuty i sekundy, to jest włożenie baterii, a resztę wszystko się ustawia automatycznie. On ma jakąś taką budowaną czujkę, że pobiera sobie automatycznie tam gdzieś pod Londynem jest jakiś taki zegar atomowy i to jakoś się kontaktuje i nawiązuje kontakt i to na tej zasadzie podobnież jakoś działa. Jak nieraz obserwuję aukcje w internecie na Allegro na przykład, to wszystkie zakończenie aukcji zgadza się z tym zegarkiem co do sekundy. Jaką ten zegarek jeszcze ma funkcję? Ma jeszcze na przykład funkcję budzika. Mogę sobie ustawić jako budzik. Tutaj jest ustawiona na przykład godzina 7:15, ale mogę sobie tutaj dawno nie korzystałem z niego, bo teraz nie wstaję już na zegarek. Także zaraz zobaczymy. Jeszcze raz spróbuję. Słabo przycisnąłem. Zmienia się czas i teraz mogę sobie na przykład ustawić 6:30 i tylko tu wychodzę. Tu mam, wyświetla mi się, że u góry, że jest włączony dzwonek i to jest jeszcze druga funkcja tego zegarka atomowego. Także do ustawienia. Jak się zmienia czas letni, też nic nie muszę robić. I jak na czas zimowy, też nic nie muszę przy nim robić. On wszystko zmienia sam automatycznie. Jedynie co, programuję sobie budzik. Dziękuję.